Cześć czołem, Nazywam się Karol Lewandowski i jestem autorem bloga i vloga Busem przez świat i w dzisiejszym webinarze opowiem wam o tym jak zamienić pasję w pracę, czyli jak zostać zawodowym podróżnikiem. Od ponad już 10 lat razem z moją żoną Olą prowadzimy bloga i vloga o nazwie Busem przez świat, jednego z najbardziej znanych blogów podróżniczych w Polsce, nagrodzonego nagrodą blog roku 2014 czy bloger roku 2018. I od 2009 roku podróżujemy po świecie starymi kolorowymi busami. Nie busem, tylko celowo mówię busami, bo w tej chwili tych samochodów mamy już trzy, dwa w Polsce, a jednego w Stanach Zjednoczonych, gdzie realizujemy taką naszą dużą podróż od Alaski do Argentyny. Z wykształcenia nie jestem podróżnikiem, nie jestem też fotografem czy dziennikarzem, pomimo tego, że tym się teraz zajmuję. Z wykształcenia jestem inżynierem automatyki i robotyki oraz magistrem zaawansowanej informatyki. I dzisiaj w tym wykładzie chciałbym właśnie pokazać, że niezależnie od tego, jakie studia będziecie robili, to nie sam kierunek studiów, tylko bardziej umiejętności, które zdobędziecie podczas tych studiów, są istotne do tego, żeby potem zajmować się zawodowo podróżami. I dlatego w tej prezentacji najpierw opowiem wam o dziesięciu takich cechach i dziesięciu zasobach, które przydają się w pracy zawodowego podróżnika, a potem przedstawię wam kilkanaście sposobów na zarabianie na podróżach i powiem ile na tym wszystkim można zarobić. Nasz blok to jest blok poświęcony Tematyce podróży samochodowych po Polsce, po świecie, bo byliśmy naszym busem i w Stanach Zjednoczonych, i na Alasce, w Kanadzie, w Meksyku, w Australii czy nawet w Nowej Zelandii. Odwiedziliśmy ponad 60 państw na pięciu kontynentach. Poza blogiem prowadzimy też kanał na YouTube, który nazywa się Busem przez Świat. Prowadzimy też konta social mediowe, Instagrama, Facebooka i jesteśmy właściwie wszędzie, gdzie tylko w internecie można być. Poza tym, że tworzymy w internecie, to tworzymy też poza internetem. Piszemy już od 10 lat książki podróżnicze. W tej chwili mamy na koncie 7 książek, a od kilku lat jesteśmy właścicielami wydawnictwa Super Trump i sami wydajemy swoje książki i książki innych podróżników. A od 2014 roku, czyli od ponad 6 lat, blogowanie i podróże są naszym zawodem i zawodowo zajmujemy się tylko tym. Zrezygnowaliśmy z poprzednich prac i poświęciliśmy się w całości naszej działalności związanej z busem przez świat. Jeszcze parę liczb na temat tej naszej działalności. W tej chwili naszego bloga czyta regularnie około 100 tysięcy osób. W związku z tym, że jest pandemia i nie za dużo osób podróżuje, to te wyświetlenia trochę spadły, ale i tak jest to nawet przy tych 100 tysiącach dalej czołówka polskiej blogosfery. Bardzo dużo też występujemy publicznie, zarabiamy na wystąpieniach publicznych. Na swoim koncie mamy już ponad 200. Z tych naszych siedmiu wydanych książek, pięć książek znalazło się już na listach bestsellerów i zdobyło ten pułap sprzedanego nakładu, który jest niezbędny do tego, żeby być w Polsce bestsellerem. Dwie pozostałe, mam nadzieję, że też niedługo tam trafią, ale jedna jest na rynku dopiero od kilku tygodni, a druga od kilku miesięcy, więc jeszcze nie zdążyły. Poza tym, w związku z tym, że zawodowo zajmujemy się podróżami, to większość roku spędzamy w podróży. Teraz około sześciu miesięcy jesteśmy w podróżach zagranicznych. Resztę roku spędzamy na pisaniu książek czy na podróżowaniu po Polsce. Oczywiście, teraz w trakcie pandemii trochę się to zmieniło. Byliśmy uziemieni aż od, od listopada, kiedy to wróciliśmy ze Stanów Zjednoczonych, i od tamtego czasu jesteśmy w Polsce. Ważną taką częścią naszej działalności są też współprace PR-owe z różnymi firmami, z różnymi markami. Mamy ich na koncie już ponad 100. Mamy własną firmę, własny sklep internetowy, tak jak wspomniałem, własne wydawnictwo, a poza tym zajmujemy się też organizacją wyjazdów przygodowych dla firmy, między innymi do Australii, do Stanów czy na Islandię. Nasza działalność rozwinęła się dosyć, do dosyć dużych rozmiarów. Na początku oczywiście to tak nie wyglądało, na początku był to tylko blog, kanał na YouTube, jakieś podstawowe social media i właściwie tyle. Na początku ani nie mieliśmy żadnych własnych produktów, żadnych książek, ani na tym wszystkim nie zarabialiśmy i nawet nie planowaliśmy na tym zarabiać, bo szczerze mówiąc, te kilkanaście lat temu nikt nie wiedział, że to jest możliwe, że można zarabiać na podróżach, że można być youtuberem, blogerem i zajmować się tym zawodowo. Raczej traktowało się te zawody z przymrużeniem oka. Dzisiaj jest już zupełnie inaczej. My zaczęliśmy dopiero po około 5 latach blogowania zarabiać jakieś pierwsze pieniądze. Na początku to były bardzo nieduże pieniądze i nasze podróże finansowaliśmy w taki sposób, że cały rok pracowaliśmy przez jakieś 10 miesięcy wszystko co się dało odkładaliśmy na podróże potem rzucaliśmy pracę, ruszaliśmy w podróż na 2-3 miesiące. Wracaliśmy, szukaliśmy nowej pracy i znowu w tej pracy zarabialiśmy na kolejne podróże. Dzisiaj, tak jak wspomniałem, już się to rozwinęło do tego stopnia, że tej dodatkowej pracy nie potrzebujemy. Mało tego, no, zarabiamy na naszym blogu i na podróżowaniu na tyle dużo, że byliśmy w stanie kupić sobie ziemię i jesteśmy w trakcie budowy domu. A w zeszłym roku obroty naszej działalności, przychody osiągnęły prawie milion złotych. Także jak na Niepozorny blok podróżniczy, no to całkiem niezły wynik. Tutaj na tym wykresie celowo większość jest rozmazana, bo większość tych projektów, które tutaj są, to są projekty, które są jeszcze tajnymi naszymi projektami, tajnymi pomysłami, ale dałem go tutaj po to, żebyście zobaczyli, że to nie jest tak, że się po prostu. Podróżuje i wrzuca zdjęcia na Instagrama, pieniądze same przychodzą na konto. Naprawdę trzeba tą działalność niesamowicie sobie rozbudować i stworzyć wiele różnych źródeł dochodu, żeby być w stanie się z tego utrzymywać na takim poziomie, na jakim my się utrzymujemy i o tych najważniejszych gałęziach opowiem w tej prezentacji. Ważne też jest tutaj to, że to wszystko o czym Wam będę mówił, i te nasze przychody, i te nasze sposoby na zarabianie. I te umiejętności, o których mówię, to wszystko są nasze doświadczenia. Jest bardzo wielu podróżników, którzy robią to zupełnie inaczej, którzy się na przykład poświęcają tylko książkom albo tylko wystąpieniom, a nawet nie mają bloga podróżniczego. U nich stawki będą wyglądały inaczej, u nich źródła przychodu będą wyglądały inaczej, i w ogóle ich doświadczenia też będą inne. I mówię to po to, żebyście wiedzieli, że to, o czym ja opowiadam, to nie jest jedyna słuszna droga. To jest jedna z bardzo wielu dróg. Mało tego, to jest droga, której się nie da powtórzyć. Nie jesteście w stanie, nikt nie jest w stanie powtórzyć tego, co my zrobiliśmy, jeden do jeden. Trzeba to wszystko dopasować do siebie pod to, jakie samo się ma umiejętności, pod to, w jaki sposób się lubi podróżować, w jaki sposób się lubi o tych podróżach opowiadać i stworzyć coś własnego. Ok, no to jakie zasoby i umiejętności są przydatne w pracy podróżnika. Najpierw zaczniemy od takich najbardziej oczywistych. Przede wszystkim, kiedy myślimy o twórcach internetowych, o blogerach czy o youtuberach, to bardzo często wydaje się, że najważniejszym ich zasobem są zasięgi. To, że śledzą ich setki tysięcy obserwujących i że wrzucą sobie zdjęcia z jakimś szamponem i zaraz wszyscy ten szampon kupią, a oni zgarną za to duże pieniądze. No nie jest tak, to jest taka najprostsza droga, która ma bardzo krótkie nogi i która nie jest takim pewnym i długotrwałym sposobem na zarabianie pieniędzy. Tak, są blogerki, szafiarki, są celebryci, którzy w ten sposób potrafią zarobić nawet po kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy złotych na jednym zdjęciu, ale to są najczęściej takie osoby, które bardzo krótko w ten sposób zarabiają i bardzo krótko w ten sposób działają. Rok, dwa, czasem trzy, potem to się po prostu nudzi, i ludzie już nie chcą oglądać samych reklam, więc od takich twórców odchodzą, i ten twórca traci swoje, swoje dochody. To, co my robimy i to, co my polecamy, żeby robić, to jest tworzenie jakościowego zaplecza, tworzenie fajnych treści, które latami będą ludzi interesować, a przy okazji zarabianie na tym wszystkim. I tak naprawdę, te zasięgi to jest tylko wierzchołek góry lodowej, jeżeli chodzi o to, co taki bloger podróżniczy czy taki zawodowy podróżnik ma do zaoferowania i jakie umiejętności i zasoby są u niego przydatne. Przede wszystkim bardzo istotną rzeczą są umiejętności pisarskie. Jeżeli planujecie w przyszłości być zawodowym podróżnikiem czy właśnie blogerem podróżniczym, ale też youtuberem, instagramerem, czy na przykład autorem książek, czy nawet chcecie pisać artykuły do gazet typu National Geographic, no to niezbędne będą umiejętności pisarskie, które przydają się nawet przy takich bardzo prostych rzeczach, nawet jeżeli musicie przygotować scenariusz do waszego odcinka na YouTubie. Albo jeżeli chcecie przygotować jakiś post na Instagrama czy na Facebooka, no to dobrze jest znać poprawną polszczyznę i umieć odpowiednio to napisać, tak żeby ludzi zainteresować. Drugą bardzo przydatną cechą i umiejętnością są umiejętności fotograficzne. Dzisiaj ludzie i nasze społeczeństwo, to jest społeczeństwo wizualne, obrazkowe i kiedy pojawia się w social media, na przykład na Facebooku sam tekst, to on tak ludzi nie interesuje i tak nie przyciąga jak tekst połączony ze zdjęciami. Do tego poziom treści, które są publikowane, chociażby na Instagramie, podniósł się do takiego poziomu, że nie wystarczy już zrobić najprostszego zdjęcia źle oświetlonego, krzywego, źle skadrowanego telefonem. Trzeba umieć te zdjęcia dobrze kadrować. Telefon bardzo często wystarcza, bo nim też można zrobić dobre zdjęcia, ale trzeba mieć podstawowe Umiejętności, podstawową wiedzę dotyczącą kompozycji, dotyczącą światła i ogólnie fotografii. Bardzo przyszłościowym zajęciem teraz są wszelkie publikacje związane z filmami. Blogi są powoli zastępowane przez vlogi, przez kanały na YouTube. Nie zostaną całkowicie zastąpione, zastąpione, ale są dużo bardziej popularne. Jeżeli ktoś na tekście, na blogu ma 10 tysięcy. Wejść 10 tysięcy wyświetleń danego tekstu, to to już jest naprawdę polska czołówka, to już jest bardzo dużo wyświetleń. A jeżeli ktoś na YouTubie ma 10 tysięcy wyświetleń, no to to jest coś, czym się w sumie nie ma co chwalić. Na YouTubie setki czy nawet miliony, setki tysięcy czy nawet miliony wyświetleń to już jest norma. Dlatego warto już na samym początku pomyśleć też o umiejętnościach filmowych. Może niekoniecznie, żeby tworzyć zaraz nie wiadomo jakie produkcje, ale żeby umieć nagrywać jakieś poszczególne, y, mniejsze ujęcia, które potem możemy wykorzystać do tego, żeby na przykład tekst na blogu urozmaicić. Bardzo ważną umiejętnością zawodowego podróżnika jest też opowiadanie historii, czyli storytelling. Przydaje się to nie tylko na wystąpieniach publicznych, na których można zarabiać całkiem niezłe pieniądze, ale też przy ogólnej twórczości. Jeżeli nagrywamy film na YouTube'a, no to wrzucimy film, na którym są tylko ładne widoki, pokazujemy jakieś ładne miasto czy Park Narodowy, dzisiaj to już nie wystarcza. Dzisiaj trzeba o tym miejscu coś opowiedzieć i trzeba opowiedzieć w sposób taki, żeby ludzie chcieli tego słuchać, więc bardzo przydaje się to opowiadanie historii i to opowiadanie historii nie tylko tyczy się takiego opowiadania werbalnego, tyczy się to też słowa pisanego, niezależnie czy piszemy książki czy jakiś artykuł, tam też trzeba opowiedzieć historię i najlepiej e Czytają najlepiej, klikają się takie artykuły, w których nie podajemy suchych faktów dotyczących jakiegoś ciekawego miejsca, tylko na przykład opowiadamy historię tego danego miejsca przez pryzmat ludzi, którzy tam mieszkają, przez pryzmat ludzi, którzy tworzą to miejsce i opowiadamy, jak do tego doszli, jak to stworzyli i próbujemy w ten sposób naszych widzów czy czytelników zaciekawić. Dlatego ta umiejętność też jest bardzo istotna. Bardzo przydatną umiejętnością jest też marketing internetowy. Tego marketingu można się nauczyć na studiach, można się go nauczyć w jakiejś pierwszej pracy, można się też nauczyć go przez internet, czy po prostu w praktyce. Oczywiście zajmie to odpowiednio więcej czasu, ale są to umiejętności bardzo przy, przydatne, bo mm, tworząc w internecie, prowadząc bloga czy YouTube, bardzo ważne jest to, żeby umieć te treści potem w internecie dystrybuować żeby umieć je tak jakby sprzedać. I odpowiednio opakować, żeby ludzie dowiedzieli się o tym. Bo co z tego, że prowadzimy fajnego bloga z fajnymi treściami, z pięknymi zdjęciami? Jeżeli nikt się o tym nie dowie, nikt tego nie przeczyta. Dlatego umiejętności takie marketingowe też są bardzo przydatne. Bardzo istotna też jest tutaj kreatywność. Po pierwsze, dlatego, że sami wymyślamy sobie to, jak będą wyglądały nasze zdjęcia. Musimy sami napisać scenariusz do naszego filmu. Musimy to zrobić w sposób kreatywny, w taki, który nie powtarza tego, co już jest na YouTubie, ale jest oryginalny i w inny sposób przedstawia jakieś miejsce. Kreatywność też bardzo przydaje się przy pisaniu tekstów, przy prowadzeniu social mediów. Czy w ogóle przy wymyślaniu swojej całej takiej otoczki związanej z nazwą naszego bloga, z tym, w jaki sposób siebie tam będziemy prezentować, w jaki sposób będziemy obrabiać zdjęcia, jaki wizerunek stworzymy w internecie, jak się będziemy komunikować, jakim językiem, bardzo tutaj ta kreatywność jest przydatna. Bardzo istotna jest też samodyscyplina i organizacja pracy. To są rzeczy, które mi udało, się, udało mi się te rzeczy nauczyć podczas studiów, gdzie bardzo dużo musiałem uczyć się, bardzo dużo musiałem tworzyć jakichś projektów zespołowych, prac tworzyć programy, które, których stworzenie zajmowało tygodnie, i napisanie tego kodu to była naprawdę duża, duża robota i nie było nikogo, kto by mi przy tym pomagał. I tak samo jest przy takiej działalności blogowej, czy przy prowadzeniu własnej firmy nikt nie stoi nad Wami i nikt Was nie będzie pilnował, żebyście posuwali Wasz projekt do przodu. Jeżeli robicie to sami, to sami też musicie się dyscyplinować i sami musicie tą pracę zorganizować. Sami musicie decydować o tym, kiedy pracujecie, ile pracujecie, jak duży projekt podzielicie na małe etapy, jakie cele sobie wyznaczyć, jakie kamienie milowe. I tutaj z jednej strony dużym plusem w takiej pracy zawodowego podróżnika jest to, że możemy pracować skądkolwiek chcemy, że możemy Pojechać nad jezioro, rozwiesić sobie tam hamak, wziąć laptopa i stamtąd pracować. Bardzo często tak też robię, ale ten plus jest jednocześnie minusem, bo jeżeli robimy to w takich miejscach, jeżeli sami decydujemy o tym, kiedy pracujemy, no to bardzo łatwo o to, żeby gdzieś tą pracę na chwilę odłożyć na bok i zapomnieć o tym wszystkim, i wtedy nagle się okazuje, że okej, okay, podróżujemy, przeżywamy fajne rzeczy, ale na tym nie zarabiamy. Bo żeby zarabiać, trzeba tworzyć treści i żeby na przykład napisać książkę podróżniczą, trzeba spędzić kilka miesięcy na ciągłej pracy. A kiedy jest się w ciągłej podróży, to też ta samodyscyplina i ta organizacja jest bardzo istotna, żeby połączyć to ciągłe bycie w drodze, zmienianie miejsc, codziennie śpimy w innym miejscu, w innych warunkach, codziennie dzieje się coś innego. A jeszcze przy okazji trzeba tą chociaż godzinę czy kilka godzin dziennie wygospodarować i poświęcić na to, żeby napisać kilka rozdziałów książki. Bardzo istotna jest też tutaj praca zespołowa, bo z jednej strony bardzo często zdarza się, że podróżując, podróżujemy z innymi ludźmi, tworzymy całą ekipę, musimy się jakoś dogadywać i w takich kwestiach jak to, jaki kierunek wybierzemy i gdzie pojedziemy następnego dnia, ale też w kwestiach podziału zadań. Kto jest dziś odpowiedzialny za to, żeby mieć naczynia? Kto rozpala ognisko? Kto. Potem gasi to ognisko, kto rozkłada namioty i tak dalej, i tak dalej. My przez ostatnie lata zabieraliśmy ze sobą na każdą wyprawę, czy to naszych znajomych, czy przypadkowych ludzi z internetu. W ten sposób podróżowało z nami ponad 200 osób i naprawdę niesamowicie przydała się tam zdolność takiej pracy zespołowej, którą też nabyłem w trakcie studiów. Poza tym przydaje się to też potem w pracy, nie tylko w samej podróży, ale. My w tej chwili zatrudniamy dosyć dużo ludzi, bo zatrudniamy trzech montażystów, zatrudniamy dwóch grafików komputerowych, którzy nam pomagają przy tworzeniu naszych produktów. Zatrudniamy dwie osoby, które są odpowiedzialne za obsługę sklepu internetowego. Mamy asystentkę, która odpowiada za obsługę klienta przez internet i czasem jeszcze podejmujemy innych ludzi i tych projektów i tych ludzi jest na tyle dużo, że trzeba umieć tą pracę dobrze zorganizować. Jest taki bardzo fajny cytat Jacka Walkiewicza: Pasja rodzi profesjonalizm, profesjonalizm daje jakość, a jakość to jest luksus. Bardzo ważne w pracy zawodowego podróżnika czy blogera, a tak naprawdę w każdej pracy jest to, żeby nie zapominać o tej pasji. I jeżeli po tej prezentacji stwierdzicie, że być może to jest droga dla Was, że chcielibyście zarabiać pieniądze w taki sposób, to bardzo ważne jest to, żeby zadać sobie pytanie: czy podróżowanie i czy tworzenie Treści o podróżach, robienie filmów, pisanie artykułów, książek, robienie zdjęć z podróży czy to na pewno jest to, co Was kręci? Czy to jest Waszą pasją? Bo jeżeli nie, to lepiej się za co nie zabierać bo jeżeli to nie jest Waszą pasją, to wierzcie mi, że nie wytrzymacie w tym wszystkim, bo to nie jest tak, że zaczniecie tworzyć treści i od razu gazety będą chciały publikować Wasze artykuły i Wasze zdjęcia, ktoś Wam zaproponuje wydanie książki, zaczniecie na tym wszystkim zarabiać. Potrzeba na to wielu miesięcy, a czasem wielu lat, żeby pojawiły się pierwsze pieniądze. Jeżeli tych pieniędzy nie będzie... A nie robicie tego wszystkiego z pasji, to po prostu wam się to znudzi i nie będziecie w stanie tego kontynuować. Gdyby to wszystko nie było moją pasją, to po pięciu latach już dawno dałbym sobie z tym wszystkim spokój, ale tworzyłem te filmy i te artykuły, i to wszystko dlatego, że po prostu to lubiłem i cieszyło mnie to, że ktoś chce to czytać, ktoś chce to oglądać. A to, że to jest pasją, to też powoduje, że chcemy poświęcać temu więcej czasu, i z jednej strony. Ja teraz pracuję dużo mniej, bo są dni, kiedy pracuję godzinę, dwie czy cztery, ale z drugiej strony są dni, kiedy pracuję praktycznie non-stop i pracuję po 15 czy po 20 godzin, ale to jest możliwe tylko dlatego, że po prostu to lubię. I nieraz jest tak, że wieczorem po prostu siadam i coś sobie jeszcze napiszę, coś wyszukam, obrobię jakieś zdjęcia, bo po prostu sprawia mi to radość. I przez to, że tak to lubię, i że tak dużo czasu temu wszystkiemu poświęcam. To powoduje to, że jestem w tym coraz lepszy i że ten profesjonalizm i ta jakość też są coraz wyższe. I bardzo ważne w tym zawodzie jest to, żeby właśnie inwestować w tą jakość, inwestować w te wszystkie umiejętności i z tego wszystkiego, co Wam przed chwilą wymieniłem, żeby nie pakować się we wszystko. Jeżeli czegoś nie czujecie, to okej, okay. może nie musicie występować publicznie, czyli nie musicie nagrywać filmów. Wybierzcie sobie te umiejętności, które najbardziej lubicie, i to. W nie inwestujcie. Chodźcie na dodatkowe kursy, bierzcie udział w jakichś internetowych szkoleniach, w konferencjach, czytajcie książki na ten temat. Swoje oszczędności inwestujcie w sprzęt związany z tą waszą pasją i z tą działką, na przykład w sprzęt fotograficzny, żeby podnieść jeszcze bardziej jakość tego wszystkiego, co robicie, i żeby zbierać w tym wszystkim doświadczenie, bo to jest naprawdę ważne i to powoduje, że potem jesteście w stanie się wybić na dosyć już dużym rynku blogerów podróżniczych, zawodowych podróżników, czy w ogóle twórców internetowych, bo tak naprawdę to, o czym mówię, tyczy się nie tylko branży podróżniczej, tyczy się to właściwie. Każdej branży, którą sobie wybierzecie. Ok, no to już wiemy, jakie umiejętności, jakie zasoby są przydatne, a teraz po pierwsze, ile na tym wszystkim można zarobić, a po drugie, w jaki sposób. Sposoby na zarabianie na podróżach podzieliłem na dwie takie główne kategorie. Na te związane z blogiem i vlogiem lub social mediami, czyli te takie typowo blogowo-internetowe, i na te sposoby okołoblogowe. Najpierw zaczniemy od tych pierwszych, czyli związanych właśnie z twórczością w internecie. Takim najbardziej oczywistym sposobem na zarabianie jest zarabianie na blogu. Najpopularniejszym sposobem na zarabianie na blogu już nie są banery reklamowe czy, czy jakieś tam reklamy, które się wyświetlają przy artykułach. Już praktycznie nikt tego nie robi. Najczęściej są to artykuły sponsorowane, a w naszym przypadku artykuły, które są po prostu pod patronatem jakiejś marki. Kiedy tworzymy jakiś materiał, kiedy gdzieś jedziemy i na przykład chcemy stworzyć przewodnik po województwie podlaskim, no to wiemy, że jesteśmy w stanie zainwestować w to tyle i tyle swoich pieniędzy, tyle sprzętu, tyle zapłacić za montaż i tak dalej. Ale jeżeli uda nam się znaleźć jakiegoś partnera, który chce tą podróż i ten projekt doinwestować, to my wtedy mamy więcej pieniędzy na to, żeby. Zrobić to jeszcze lepiej, żeby spędzić tam więcej czasu, nagrać więcej materiałów i jeszcze lepiej to województwo pokazać, a w zamian za to partnerowi oferujemy to, że będzie takim patronem czy partnerem danego wpisu, że będzie tam o nim wspominka, będzie jakieś logo, czasem też informacja o produkcie czy placement tego produktu i za coś takiego w zależności od wielkości bloga można zarobić od kilkuset złotych do kilku tysięcy złotych. To te kwoty, które Wam tutaj będę podawał, to są dolna granica, to są kwoty, od których zaczynaliśmy wiele lat temu. Górna granica to są mniej więcej kwoty, jakie teraz za te poszczególne rzeczy bierzemy. Jeżeli e, są blogi, które są większe od nas, więksi youtuberzy, więksi blogerzy i tak to bardzo możliwe, że ich stawki są jeszcze wyższe. Więc to, co podaje ta górna granica, to tak naprawdę nie jest górna granica, bo tej górnej granicy nie ma. Wszystko zależy od tego. Jak fajne, ktoś tworzy treści, ale też przede wszystkim jak dużo ma czytelników, widzów i jak dużo ma zasięgi. Drugą opcją na zarabianie na blogu są, jest publikowanie takich gotowych artykułów, które podsyła jakaś marka, podsyła jakaś agencja, i na przykład podsyłają swój artykuł o tym, jakie są najlepsze plecaki podróżnicze, i tam piszą oczywiście o swoich plecakach. Nie polecam czegoś takiego robić. Niektórzy się na to decydują. Ja uważam, że to jest bardzo kiepski pomysł, bo ogólnie bez sensu jest publikować cudze treści na swoim blogu, bo ludzie czytają bloga po to, żeby poznać naszą opinię. I po pierwsze, jeżeli publikujemy tam cudzo, cudzy wpis, to jest to nie w porządku. A po drugie, tracimy zaufanie, no bo. Jak ja mogę się podpisać pod czyjąś opinią na temat plecaków, których sam nie testowałem? Dlatego my czegoś takiego nie bierzemy. Jeżeli na coś takiego się decydujemy, to na takiej zasadzie, że dostajemy plecaki do wielomiesięcznych testów, porównujemy je z innymi plecakami i wtedy możemy napisać recenzję sprzętu. To samo tyczy się recenzji miejsc. Jedziemy na przykład do jakiegoś miasta czy do jakiegoś regionu zagranicznego, zwiedzamy ten region, a potem tworzymy artykuły czy filmy, w których opowiadamy. Czy ten region jest fajny, dlaczego jest fajny? I tutaj bardzo często w umowie zastrzegamy sobie, że jeżeli pojedziemy i stwierdzimy, że ten region czy to miejsce jednak nie jest fajne i nie chcemy go polecać, to po prostu zrywamy umowę, oddajemy pieniądze, które dostaliśmy tej firmy, z którą współpracowaliśmy. Sami pokrywamy koszty tego wyjazdu, ale nie publikujemy nieprawdziwych opinii, z którymi się nie zgadzamy. I ostatnią taką formą zarabiania na blogu są jakieś właśnie banery reklamowe, reklamy Adsense, czyli te takie reklamy Google, czy afiliacja. Afiliacja to jest zarabianie na polecaniu jakichś produktów poprzez taki specjalny link śledzący. I na przykład możecie coś takiego zrobić z Ceneo. I jeżeli u siebie na blogu pokazujecie jakiś aparat, to możecie zalinkować, że ten aparat kupicie w wielu sklepach, które są na Ceneo. Dajecie link, i jeżeli ktoś wejdzie przez wasz link, wejdzie tam potem do jakiegoś sklepu i kupi w tym sklepie to dostajecie od kilkudziesięciu groszy do nawet kilku kilkunastu złotych za jeden taki za jedną taką sprzedaż. I tutaj no, trzeba mieć dobrze już dobrze to wszystko zorganizowane, mieć dużo takich artykułów i faktycznie e, dobierać to odpowiednio do swoich czytelników, do swojej tematyki, najlepsi potrafią na tym w ten sposób zarabiać nawet kilka tysięcy złotych miesięcznie. Można też zarabiać na swoim koncie, na Facebooku. Jeżeli śledzi nas kilkadziesiąt tysięcy ludzi, czy kilkaset tysięcy ludzi, to na przykład za zorganizowanie konkursu, w którym do wygrania są produkty jakiejś firmy, można zarobić nawet kilka tysięcy złotych. Można też polecać cudze konkursy, w sensie na przykład jakaś marka u siebie na fanpage'u organizuje konkurs, a wy u siebie tylko linkujecie do tego konkursu i zachęcacie waszych czytelników, żeby z tego skorzystali. Za to też marki płacą. Placement sprzętu na zdjęciach to też jest bardzo popularny sposób na zarabianie. Niektórzy współpracują tutaj na zasadzie barteru, czyli takiej wymiany bezgotówkowej, że na przykład dostajemy jakiś namiot za darmo w zamian za to, że go potem pokażemy u siebie na Facebooku. Ale są też blogerzy, tacy jak my, którzy biorą za to pieniądze, i to też za jedno zdjęcie można mieć nawet kilka tysięcy złotych. Zdarzają się też takie współprace, na których nie pokazujemy konkretnego produktu, ale po prostu używamy jakiegoś hasztagu, który dana firma w tym czasie chce wypromować i chce po prostu stworzyć materiały, które nie są bezpośrednio związane z marką, ale jakoś z filozofią tej marki. I jeżeli wy wrzucacie zdjęcie, które tematycznie do tego nawiązuje i oznaczycie je tym konkretnym hasztagiem, to też możecie za to dostać pieniądze. Współpraca na Instagramie wyglądają właściwie tak samo, stawki też są bardzo podobne. Wszystko zależy oczywiście od tego, jak wielu macie śledzących. Poza Facebookiem czy Instagramem jest też cała masa mniejszych social mediów takich jak Snapchat, TikTok i właściwie co roku pojawiają się inne. I to też są konta, to też są social media, na których można zarobić całkiem niezłe pieniądze. W naszym przypadku mamy tam bardzo niewielu śledzących, bo raptem kilkanaście tysięcy, więc te stawki nie są duże, ale są nawet bardzo młodzi ludzie, którzy mają po kilkanaście lat, którzy śledzą tam miliony osób, i tacy, takie dzieciaki potrafią na pojedynczej takiej reklamie na TikToku zarobić kilkanaście tysięcy złotych. Także też nie można lekceważyć takich social mediów. YouTube to jest kolejny sposób na zarabianie na podróżach czy w ogóle na swojej twórczości internetowej. Tutaj stawki są odpowiednio większe, bo też te wyświetlenia są zazwyczaj dużo większe. Za placement jakiegoś sprzętu na filmie można zarobić kilka tysięcy złotych. Więksi youtuberzy biorą nawet kilkadziesiąt tysięcy. Za bycie partnerem odcinka podobnie. Za odcinki pod patronatem tutaj też zależy od tego, jak bardzo ta marka jest eksponowana, czy jest tylko. Patronem, którego logo się gdzieś pojawi na wierzchu, na, na początku tego filmu, wtedy jest to kilka tysięcy złotych, a jeżeli cały film jest związany z tą daną marką, no to jest to nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych za film. Bardzo często marki też chcą skorzystać z popularności danego youtubera i chcą, żeby ten youtuber został ambasadorem tej marki, czy ambasadorem jakiegoś produktu, na przykład na pół roku, na rok, czy na dwa lata i udostępnił swój wizerunek do tego, żeby ta marka mogła wykorzystać ten wizerunek w reklamie wideo, czy na przykład na banerach internetowych, a czasem też na banerach takich, które są... Gdzieś na ulicach po prostu widoczne czy w miastach, i za coś takiego w naszym przypadku to jest od 20 tysięcy złotych za taką roczną współpracę, w zależności od tego, jak duże jest nasze zaangażowanie i jak dużo tych publikacji potem ma być. Najlepszym sposobem na zarabianie tutaj jest połączenie tych różnych działań i połączenie. Tych social mediów takie pakiety czy serie, czyli mówiąc pakiety, mam na myśli na przykład, że publikujemy zdjęcia na Facebooku, film na YouTube, zdjęcia na Instagramie, jakieś Insta Stories, plus jeszcze tworzymy zdjęcia, które potem marka może sobie wykorzystać u siebie, na przykład na Instagramie, a serie no to na przykład seria pięciu czy dziesięciu filmów, które są robione we współpracy z jakąś marką, i ta marka płaci za te wszystkie filmy razem i na takich pakietach czy na takich seriach w naszym przypadku jest to nawet do 100 tysięcy złotych za jedną akcję. To były sposoby blogowe, poza tym są też sposoby okołoblogowe, okołoblogowe sposoby na zarabianie. Jest bardzo wielu podróżników, którzy tej pierwszej części, o której Wam powiedziałem, w ogóle bardzo często jej nie znają, może świadomie, może nieświadomie z niej nie korzystają i nie tworzą w internecie, tylko skupiają się na takich działaniach, poza pozablogowych i bardzo często całkowicie też pozainternetowych. Najpopularniejszym sposobem na zarabianie na podróżach tak właśnie poza internetem są wystąpie wystąpienia podróżnicze. Polska jest niesamowitym fenomenem jeżeli chodzi o ilość festiwali podróżniczych czy jakichś targów turystycznych. Za granicą jest tak, że w jednym państwie jest takich imprez kilka na cały kraj przez cały rok. W Polsce tych imprez w tej chwili jest już ponad 100. Właściwie każde średnie miasto ma swój festiwal podróżniczy. Bardzo często też na uczelniach są organizowane takie festiwale. Jest bardzo dużo targów, samych targów turystycznych. W Polsce mamy chyba z 5 czy 6. Bardzo często też biblioteki. Tworzą takie spotkania autorskie z podróżnikami czy z autorami książek. Naprawdę, tych imprez jest bardzo dużo, i w zależności od tego, jak bardzo się rozpoznawalnym, jak duże ma się doświadczenie w wystąpieniach publicznych i też jak dużo się ludzi ściągnie na, na takie wystąpienie, nam udaje się zapełnić jak na razie każdą salę. Jeżeli zdarzają nam się sale na tysiąc osób, to przychodzi do nas tysiąc osób, i za takie wystąpienia. Można zarobić właśnie od kilkuset złotych do nawet kilkunastu tysięcy złotych za jedno wystąpienie. Najczęściej jest to też połączone z jakimiś działaniami w social mediach, czyli musimy daną imprezę zareklamować, czy na przykład zrobić potem relacje z danych targów, czy z danego festiwalu. Więc no, to też pokazuje, że można się skupić tylko na przykład na takich wystąpieniach podróżniczych i spokojnie się z tego utrzymywać. Książki podróżnicze to też jest kolejna, kolejny taki sposób na zarabianie na podróżach, ale wszystko zależy od tego, jak te książki wydajemy. Jeżeli wydajemy je w takim modelu tradycyjnym, czyli z wydawcą, i te książki potem są w Empiku, no to te zarobki są bardzo nieduże, bo zazwyczaj jest to 10-15%. I to od tej ceny sprzedaży, czyli jeżeli książka jest po 40 zł, ale Empik po tygodniu zrobi. Promocję minus 50%, to już dostajecie nie 4 zł od książki, tylko 2 zł od książki. I nawet jeżeli tej książki sprzeda się kilka tysięcy egzemplarzy, no to te wasze zarobki nie są specjalnie duże. Jak na to, ile czasu trzeba poświęcić, żeby zebrać materiały do książki i potem, żeby tą książkę napisać. A w Polsce sprzedać 2-3 tysiące egzemplarzy, to to już jest bardzo dobry wynik. 90% książek się nie sprzedaje w tak dobrym nakładzie. Większość się sprzedaje. 1000-1500, a reszta idzie po prostu na śmietnik. Dlatego, jeżeli się sprzeda 10 tysięcy egzemplarzy czy więcej, to to już jest w Polsce bestseller. Ale na książkach można zarobić dużo więcej. Jeżeli tak jak my, się swoje wydawnictwo, czy się na self-publishing, wtedy te pieniądze, które zarabia Empik, czy które zarabia dystrybutor i inni pośrednicy, zarabiamy my. To jest możliwe tylko, jeżeli mamy swoją dużą widownię, mamy swojego bloga, YouTube'a i tam są ludzie, do których możemy łatwo dotrzeć i dać znać o swojej książce. Wtedy jesteśmy w stanie zarobić na jednej książce nie 10%, tylko nawet 60-70%. I w naszym przypadku oznacza to, że na jednej książce jesteśmy w stanie na czysto zarobić od 100 do 200 tysięcy złotych w około 2 lata od wypuszczenia tej książki na rynek. Bardzo popularnym sposobem ostatnio na zarabianie w internecie, wśród twórców internetowych, są własne produkty i własne sklepy internetowe. My, na przykład, poza książkami w naszym sklepie, sprzedajemy też kubki podróżnicze, jakieś plakaty, e-booki, zdrapywalne mapy, czy nawet skarpetki z motywami podróżniczymi. I w tej chwili na tym sklepie zarabiamy tak od 10 do 100 tysięcy złotych miesięcznie, już po odjęciu kosztów. Kolejną taką ciekawą formą jest organizacja wyjazdów. Niektórzy zakładają swoje biura podróży i organizują takie wyjazdy po prostu dla ludzi z internetu. My zabieraliśmy ludzi z internetu, tak jak Wam wspomniałem, ale nigdy nie robiliśmy tego zarobkowo. Na początku ich zabieraliśmy po to, żeby się podzielić kosztami, żeby po prostu było taniej, potem zabieraliśmy ich dlatego, żeby było po prostu weselej, bo lubimy podróżować z innymi ludźmi, ale nigdy od tych ludzi pieniędzy za to wszystko nie braliśmy, te pieniądze, szło, te pieniądze szły po prostu na wspólne koszty, takie jak paliwo czy, czy, czy jakieś noclegi. Ale są właśnie ludzie, którzy organizują takie wyjazdy zarobkowo. Są też ludzie, którzy organizują nie dla takich osób indywidualnych, tylko dla firm i my też coś takiego robimy mamy kilka takich swoich kierunków jak chociażby właśnie Australia w których się specjalizujemy jeżeli jakaś firma się do nas zgłosi że chce wysłać kilkunastu czy kilkudziesięciu swoich pracowników na jakąś taką wyprawę to my jesteśmy w stanie wszystko zorganizować, porezerwować, na miejscu jesteśmy kierowcami i takimi przewodnikami, ale też robimy relacje foto i wideo, czy jesteśmy w stanie, jeżeli to jest na przykład wyjazd nie dla klientów tej firmy, tylko dla, nie dla pracowników tej firmy, tylko właśnie dla klientów, bo bardzo często firmy tak robią, że organizują na przykład jakiś konkurs i klienci mogą wygrać wyjazd do Australii no to my jesteśmy w stanie też potem relacje z takiego wyjazdu dystrybuować w internecie i zrobić o tym na przykład filmy naszego YouTube'a. Za coś takiego można zarobić na czysto od 10 do 50 tysięcy złotych, ale budżety takich wyjazdów są dużo większe. Niedawno organizowaliśmy wyjazd do Australii, który miał budżet pół miliona złotych, ale oczywiście większość to były po prostu koszty tego wyjazdu, takie jak na przykład noclegi czy wynajem samochodów dla tej całej grupy. Kolejnym sposobem są sesje foto i produkcja wideo, czyli zarabianie na tym, że już bardzo dobrze umiemy robić zdjęcia czy robić filmy. I po pierwsze, można sprzedawać na przykład swoje zdjęcia podróżnicze. Jest bardzo dużo takich portali tak zwanych stoków, gdzie sprzedajemy zdjęcia z jakichś parków narodowych, z miast, z różnych ciekawych destynacji, i firmy to od nas kupują za dolara, dwa, trzy, pięć, ale przez to, że skala tego jest duża, że można sprzedać nawet kilka tysięcy razy to samo zdjęcie, no to niektórzy potrafią na tym zarobić konkretne pieniądze. Drugą taką bardziej popularną w naszym przypadku formą jest robienie sesji zdjęciowej na czyjeś zlecenie, czyli na przykład Jakieś miasto nam płaci, żebyśmy ich odwiedzili i zrobili im fajny film o tym mieście i fajne zdjęcia, które oni potem będą mogli u siebie wykorzystać na swoich kanałach czy na swojej stronie, po prostu do promowania swojej atrakcji turystycznej. No i tutaj, w zależności od tego, jak dużo tego jest, to jest od kilkuset złotych do nawet dwudziestu tysięcy złotych, jeżeli to jest na przykład kilka filmów i bardzo dużo zdjęć, które tworzymy z takiego wyjazdu. Można też zarabiać jako zawodowy podróżnik na pisaniu tekstów do gazet podróżniczych czy do portali. My najczęściej publikujemy nasze teksty w National Geographic na pojedynczym takim tekście, w zależności od tego, czy to jest polski wydawca, czy to jest jakiś zagraniczny magazyn, bo to zagranicznych też nam się zdarzało pisać, jak duży jest ten tekst, czy są zdjęcia, no to to jest od kilkuset złotych do nawet kilku tysięcy złotych za taki pojedynczy gotowy artykuł. I ostatnią formą zarabiania na podróżach jest doradztwo podróżnicze. W dzisiejszych czasach ludzie mają coraz mniej czasu, a mają na przykład dwa tygodnie urlopu i chcą gdzieś pojechać i chcą z tego urlopu skorzystać jak najlepiej. Ale że jadą na przykład do takiej Tajlandii czy na Islandię po raz pierwszy, nie bardzo wiedzą co tam zobaczyć, jaką zrobić trasę i wtedy korzystają z usług doradztwa podróżniczego. My coś takiego robimy w tematyce Australii. Jeżeli ktoś chce z tego skorzystać, to podaje nam, ile ma czasu, jakie rzeczy lubi odwiedzać, jak dużą grupą chce pojechać, czy z dziećmi, czy sami dorośli itd. itd. I na tej podstawie my przygotowujemy taki gotowy plan podróży, taki plan. W podstawowych wersjach kosztuje kilkaset złotych. Jeżeli ktoś potrzebuje jeszcze pomocy z rezerwacją, czy jakiegoś takiego opiekuna w trakcie podróży, do którego może zadzwonić, czy napisać i rozwiązać jakiś szybki problem, no to jest to nawet po 1500 złotych za taką pojedynczą usługę. Dobrze, z mojej strony to już wszystko. Tak naprawdę to była tylko taka zajawka dotycząca tego, jak wygląda praca zawodowego podróżnika, na czym można tutaj zarobić co przydałoby się umieć, żeby na tym wszystkim zarabiać. Jeżeli ten temat Was interesuje i chcecie się dowiedzieć więcej, to zapraszam też na moją stronę z kursami internetowymi, czyli zawodowypodróżnik.pl, a jeżeli podczas tego webinaru urodziły Wam się w głowie jakieś pytania, chcielibyście o coś dopytać, czy związanego z tym webinarem, czy ogólnie z blogowaniem, z podróżowaniem i tak dalej, to zapraszam na grupę na Facebooku Letnia Szkoła WSB, na której przez najbliższe 48 godzin będę dostępny i będę na bieżąco odpisywał. Potem pewnie też, ale już nie tak intensywnie. Dzięki za uwagę.